Oprócz bezpieczeństwa to jeszcze jest piękny wygląd i tutaj na to zwracałem bardzo mocną uwagę. Rzeczywiście ważne jest bezpieczeństwo, ważna jest ochrona maszy, zabudowania, ale oprócz tego, że jeszcze jest tyle kwiatów, tak pięknie te obejścia, te posesje wyglądają, no to jest, myślę, że zaskoczenie. Bardzo się cieszę, że łączy się te dwie sprawy no, w sposób taki odpowiedzialny. Ja pamiętam gospodarstwa jeszcze z lat 80., 70., 90. Naprawdę zmiana, jeśli chodzi o wygląd, o bezpieczeństwo gospodarstw jest ogromna. Myślę, że również ten konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne do tego się bardzo wydatnie przyczynia. Przecież mamy spadek wypadków gospodarstwa o 80%, czyli to znaczy, że tylko 1/5 jeszcze została. To i tak za dużo, bo każda ilość wypadków jest nieszczęściem, ale myślę, że postęp jest ogromny. Trzeba bardzo dużo wysiłku, ale warto to robić, bo każde życie, każde zdrowie jest bezcenne i tutaj te wysiłki powinny być ogromne. To ten konkurs też uświadamia pozostałym rolnikom, którzy może nawet nie brali udziału w konkursie, żeby jednak brać przykład z tych, którzy w konkursie uczestniczą, którzy dbają o swoje bezpieczeństwo.